Siemanowice. Tym razem jadę pociągiem TLK Branicki, relacji Gdynia Główna, Kraków Główny, przez Sopot, Gdańsk Główny, Tczew, Malbork, Iławę Główną, Ostrudę, Olsztyn, Kosze, Kętrzyn, Giżycko, Ełk, Białystok, wszystkie Warszawy i później centralną magistralą kolejową przez Włoszczowę, Opoczno do Krakowa. Ten pociąg jedzie. Ja akurat jadę na odcinku do Kętrzyna. Jadę pierwszą klasą. Wagon starego typu, ale bardzo fajny, ponieważ mega wygodne fotele. Również nie najnowsze, ale przez to, o proszę bardzo, można je rozłożyć. Tutaj widać, jest taka wajcha. I uwaga, chryc! I teraz jak lord można, nie wiem, czy stąd widać, rozłożyć się z tej strony, rozłożyć się no właśnie w taki sposób i można bardzo wygodnie spędzić podróż. Obecnie zbliżam się do stacji Olsztyn Główny. Podróż wagonami tego typu ma bardzo duży plus taki, że jest po prostu większy komfort niż w wagonach, w pociągach ED250 typu Pendolino. No chociażby dlatego, że jest więcej miejsca, fotele są wygodniejsze, bardziej się rozkładają. Czy chociażby w ED160-161. Nie umieszając oczywiście tamtym składom elektrycznym, które są oczywiście bardziej nowoczesne, bardziej ciche, wyciszone, mają klimatyzację oraz są przystosowane do, szczególnie ED250, do wyższych prędkości niż ten wagon. Ten wagon jedynie do 160 km/h.